Dzień dobry, Kamil Kołsud, to jest program Stacja Tokio. Jest dzisiaj z nami Tomasz Kaczor, czyli wicemistrz świata w kajakarstwie. Witam. Cześć, serdecznie, Tomek. Witam. Słuchaj, czy to jest tak, że ty jesteś w tym roku jedną z największych sensacji w polskim sporcie? Tak to też odbierasz? Dochodzą mi właśnie takie słuchy, że ten rok to jest mój przełomowy rok, że to jest właśnie sensacyjne osiągnięcie, które miało miejsce tydzień temu w Szeged i prawie dwa miesiące temu w Igrzyskach Europejskich. Sam jestem zaskoczony tym wszystkim, co się wydarzyło, bo wiedziałem, tak jak już mówiłem wcześniej w wywiadach, ja wiedziałem, że jestem przygotowany bardzo dobrze po tym, jak trenowałem w Chinach, po sprawdzianach w Chinach, które mieliśmy, bo mieliśmy je co tydzień, kończyliśmy tydzień takim sprawdzianem jakby i wiedziałem, że pływam szybko, ale nie wiedziałem, że na tyle szybko, żeby zdobyć właśnie Mistrzostwa Europy, bo Europejskie Igrzyska to jest traktowane jako Mistrzostwa Europy. No i potwierdzić to dwa miesiące później wicemistrzostwem świata, także naprawdę dla mnie to jest wielkie, wielkie zaskoczenie w tym roku. Te medale, widzisz, piękne są, dużo kosztowały. Powiedz mi, jak to jest właściwie z tym waszym biegiem? Bo też spotkałem się z takimi opiniami, że mało się z niego pamięta. Ty pamiętasz ten swój występ z Szegedu? Powiem szczerze, nie. Tylko pamiętam... Totalnie nic, tych 6 minut, nic? Jak już zaczynam, jak obejrzałem ten bieg na YouTubie, na YouTubie go obejrzałem. Coś sobie zacząłem przypominać, co się działo w trakcie biegu, ale generalnie z samego biegu nie pamiętam nic. Pamiętam tylko właśnie moment wpłynięcia w blok startowy i powiedziałem sobie, jadę po swoje, jedziemy, to jest ten moment. I blok opadł, no i liczyłem sobie po prostu co 100 metrów, żeby mi się za bardzo nie nudziło, liczyłem sobie bojki co 100 metrów, 900, 800, 700. Zbliżając się do finiszu, wiedziałem, że to będzie bardzo ciężki bieg, że tu będzie ten bieg się rozgrywał tak, że to się rozegra wszystko na ostatnich metrach, bo w tym roku była czołówka przygotowana, że była bardzo wyrównana. To nie był bieg tak jak w zeszłym roku, że odjeżdżał mistrz olimpijski Niemiec Sebastian Brendel i reszta dołączy do niego Czech i Brazylijczyk, a reszta z nas ścigała się o miejsca 4-9. To w tym roku było inaczej, to szła ława i kto mocniejszy psychicznie, ten przywiózł medal. Zbliżając się do finiszu, zawsze zaczynam finisz od około 300 metrów przed metą. Zbliżając się do tej właśnie granicy, powiedziałem sobie, dobra, w tym miejscu trochę dorzucę siły, żeby ta czołówka mi nie odjechała za bardzo. 250 to już jest taki moment, że tam już się rzuca wszystko na jedną kartę i się gnie do mety, ile sił, ale że było, zmieniły się warunki i że zrobiło się pod wiatr, trzeba było to wszystko przedłużyć, bo jednak bieg się wydłużył. Powiedziałem sobie, dobra Tomek, jeszcze chwilę poczekaj, daj jeszcze z 50-60 metrów i rusz po 200. No i 200 metrów minęło. I mówię sobie, pamiętam, że powiedziałem sobie, teraz jedziemy, rusz, no i zerwałem, liczyłem, nie 100, co 100 metrów, a co 10 metrów, 190, 180, 170, doszła ostatnia setka, dołożyłem jeszcze to, co miałem, gdzieś z tyłu głowy zostały mi słowa jeszcze trenera, przed zejściem na wodę trener kadry kanadyjczycy, Michał Śliwiński, powiedział, pamiętaj, że jak będziesz zbliżał się do tego najgorszego momentu, to pamiętaj, żebyś się podnosił plecy razem z wiosłem. No i starałem się to zapamiętać i to mi tam gdzieś z tyłu głowy utknęło, żeby ten finisz właśnie pamiętać, żeby podnosić te plecy razem z wiosłem, przez co łódka nie straci na prędkości, a jeszcze może lekko zyskać, więc przepłynąłem linię mety, obejrzałem się w lewo, znaczy zanim się przepłynąłem linię mety, nasłuchiwałem odgłosu, ile łódek wpłynęło na tą metę przede mną. Usłyszałem jeden, przepłynąłem linię mety, usłyszałem moje piknięcie, obróciłem się w lewo i nie wierzyłem, że moje marzenia się spełniają właśnie w tym momencie. Ile ten medal waży? W tym sensie, nie mówię o wadze konkretnej, tylko czy to znaczy, że ty będziesz w Tokio faworytem? No będę na pewno jednym z faworytów do medali Igrzysk Olimpijskich. Nie chciałbym takim stricte być faworytem, bo to człowiek się niepotrzebnie będzie nakręcał dodatkowo, a to jest niepotrzebne. Chcę po prostu się skupić teraz na przygotowaniach i zrobić wszystko jak najlepiej. Podobnie chcę trenować jak w Chinach, czyli bardzo ciężką pracę chcę wykonać w tym roku, teraz olimpijskim, żeby być zadowolonym z siebie, a w przyszłym roku, żeby stanąć na pewno na starcie w Tokio i chcieć pojechać dwa,
trzy docelowo biegi, bo nie wiemy jeszcze, jaki będzie system kwalifikacji, jak to będzie wyglądać. Jeżeli będzie standardowy, to najmniejszą ilość biegów jest dwa biegi do przejechania i chcę przejechać jak najlepiej technicznie i żeby być zadowolonym z siebie, przekraczając dnie mety, tak jak byłem zadowolony w tym roku w Mińsku i w Szeged. Co często sportowców się pyta o to, ile razy chciałeś kończyć karierę, bo coś im się nie układało, a ty ją faktycznie jakiś czas temu skończyłeś, prawda? Tak, śmieję się, bo generalnie kończyłem po każdej porażce. A raz tak już na serio było. Tak, rzucałem, mówiłem sobie, a mam to już wszystko, za przeproszeniem, gdzieś, chcę już kończyć, bo cały czas coś brakowało, tu jest 0,7, tu sekunda, tu 3 sekundy do medalu, ale rzeczywiście w zeszłym roku był to taki przełomowy rok, gdzie powiedziałem sobie, że kończę karierę, bo sprawy się potoczyły tak, jak się potoczyły. Zadzwoniłem do żony, powiedziałem, że jednak kończę karierę, że to jest już ten czas, że Tokio to było zawsze moje marzenie i tym marzeniem zostanie, ale widocznie nie jest one do spełnienia, więc trzeba odejść w tym momencie i zacząć robić coś innego. Moja żona po prostu powiedziała, że to jest moja decyzja, ona będzie mnie wspierać. Jeżeli taką podjąłem, no to okej. Okay. Jak to się stało, że wylądowałeś na fermie indyków w Anglii? Właśnie tak się to był ten jeden z zakrętów mojego życia, że zostałem bez środków do życia w zeszłym roku. Nie spełniłem wymogów, które dają stypendium. No nie spełniłem dlatego, że przegrałem w zeszłym roku jedynkę w Polsce. Cały rok trapiły mnie choroby. Naszą konkurencją olimpijską jest właśnie jedynka 1000 metrów i w tej konkurencji, będąc już w finale Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy, można uzyskać takie stypendium. Ja niestety reprezentowałem Polskę, ale na jedynce 500 metrów, to jest dyscyplina nieolimpijska. Tam trzeba zdobyć medal, żeby mieć stypendium. Niestety nie udało mi się go zdobyć, byłem szósty, więc zostałem bez środków do życia. No i trzeba było powiedzieć A albo B. Jest dwójka małych dzieci, więc no nie wyglądało to ciekawe. Zarobimy jeszcze jakieś pieniądze na superpucharach w Chinach i w Rosji. Te oszczędności zaczęły topnieć. No i zaproponował mi znajomy właśnie wyjazd do pracy do Anglii na ten okres taki gorący, przedświąteczny, że można było zarobić parę groszy. No i wyjechałem do tej pracy. No i tam właśnie był ten właśnie ta myśl, właśnie taki moment takiego załamania, ta myśl, że kończę, że już nie wracam do sportu, że trzeba zacząć robić coś w życiu innego. Ty mówiłeś o tym wyjeździe, szkoła życia, czułem się upokorzony, nie wierzyłem w nic. Dlaczego? Co tam się działo podczas tego? No to była, to była bardzo ciężka praca fizyczna, nie ukrywam. Znaczy jestem przygotowany do tego, żeby ciężko pracować, bo treningi, które wykonuję, to też nie jest łatwa praca. To zwykły człowiek z ulicy, myślę, że miałby też problem z tym. No tam zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Poznałem życie, poznałem, co taki normalny człowiek, który wyjeżdża do pracy, odczuwa. Pracowałem tam po 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, bez dnia wolnego, żeśmy pracowali, bo to był taki właśnie okres. Przepraszam, był jeden dzień taki, że mieliśmy dzień wolny. Mogliśmy pojechać na zakupy, na jakieś przedświąteczne, coś takiego. No i dodatkowo jeszcze były prace, praca w nocy, ale to już dla tych, co chcieli. No ja się zgłosiłem, że chcę pojechać. No i tam poznałem takie naprawdę życie, które no, normalny człowiek ma na co dzień, który człowiek ma na emigracji, no bo tak to wyglądało, no niestety. Warunki pracy też były trudne? Zakwaterowanie, kwestie? Tak, były. Wiedziałem zresztą, wyjeżdżając, że nie mam się spodziewać, że to będzie Hilton, więc wiedziałem, że to będą ciężkie warunki. Przetrwałem, chociaż były momenty faktycznie takie, były momenty pod prysznicem po całym dniu pracy, że łza w oku stawała i po prostu mówiłem sobie, co ja tutaj robię. Kurczę, Tomek, niedawno byłeś na igrzyskach, ścigałeś się dla kraju o medal olimpijski, a teraz tutaj robisz, ale napędzało mnie to, że dam sobie radę, że dałem radę w sporcie, to i udowodnię wszystkim, że dam radę sobie nawet tutaj, w tej Anglii, ciężko, ciężko pracując. Mówię, że ci, którzy cię tam przyjmowali, mówili, Tomek, nie wytrzymasz, ty zaraz tam tak, wrócisz do kraju. Tak, słyszałem, że były takie właśnie takie głosy,
że ludzie po prostu nie spodziewali się, że dam radę, że wytrzymam tyle. Nawet chyba trochę moja żona nie wierzyła w to, że ja wytrzymam ten cały okres w tej Anglii, że tam będę pracował tak ciężko. Nawet ten mój znajomy śmiał się, mówi, no powiem szczerze, że zaimponowałeś mi, bo nie dawałem ci za dużych szans. Ale wytrzymałem, potem powiedział, że mówi, no, że mówi, no, czapki z głów, że po prostu, że wytrzymałem, że ciężko pracowałem, no i że nie jęczałem, że jest mi ciężko, bo po prostu no, przyjęłem to jako trening i że na treningach też jest ciężko i że tam trzeba to samo robić, co robię na co dzień na treningach, że ciężko trzeba pracować, żeby coś w życiu osiągnąć. Potem po Anglii były Chiny, więc taka droga bardzo ciekawa cię przez to życie ostatnimi czasy wiodła. Tak, droga bardzo ciekawa. Chiny pojawiły się niespodziewanie. Po tym, jak właśnie podjąłem decyzję, że kończę, zadzwoniłem do żony, powiedziałem to. Rano, pamiętam, szósta rano, chwilę po szóstej jakoś tak zadzwonił trener Marek właśnie z Chin i mówi do mnie, słuchaj, mówi, to prawda, że wyjechałeś do Anglii? Mówi, co tam robisz? No powiedziałem trenerowi, co robię, że wyjechałem tu do pracy, że nie trenuję, że tu pracuję. Pamiętam słowa, które padły z ust trenera Marka, słuchaj, to ja ci pomogę, ale musiałbyś przyjechać do nas do Chin. Proponuję ci pracę asystenta mojego w Chinach. Będziesz dostawał normalnie pensję, będziesz miał opłacony cały pobyt tutaj, wyżywienie i nocleg. Będziesz miał opłacane bilety do Polski, jak będziesz chciał przyjechać, tylko że to jest praca do Igrzysk Olimpijskich właśnie w Tokio. Będziesz musiał siedzieć do Igrzysk Olimpijskich w Tokio właśnie tutaj w Chinach. Ale nie bój się, też przyjedziemy do Europy, będziemy większość czasu też spędzać w Europie, także to będzie wyglądało. No ale rozłąka jednak z rodziną będzie i to będzie taka no, bardzo długa rozłąka. Gdzieś z tyłu głowy zaświeciło mi się takie światełko w tunelu, mówię, kurczę, to jest szansa. Ale nie podniecałem się za bardzo, zadzwoniłem do żony i mówię, słuchaj, jest taka i taka sprawa, dostałem taką i taką propozycję. Żona mówi, że przemyśli to, żebym dał jej trochę chwilę czasu, żeby to przemyśleć. Nie trwało kilka godzin, wieczorem po pracy dzwoni do mnie żona i mówi, słuchaj, przemyślałam sprawę, porozmawiałam z moimi rodzicami, są w stanie nam pomóc, powiedzieli, że pomogą nam, a ty jedź, spełniaj swoje marzenia, bo wiem, że to było zawsze twoje marzenie, żeby wyjechać na Igrzyska Olimpijskie do Tokio, chcesz spróbować swoich sił ten trzeci raz, żeby zdobyć medal olimpijski, chcesz zrobić wszystko, żeby osiągnąć te osiągnięcie. No i wyjechałem, zadzwoniłem do trenera, powiedziałem, że żona powiedziała, że mam jechać, że mam spełniać swoje marzenia, że mam się realizować. No i 2 stycznia już siedziałem w samolocie do Chin. Jak wyraziłem tylko właśnie tą chęć, że wyjeżdżam, to od razu dostałem bilet na wyjazd do Chin, od razu dostałem wszystkie papiery o to, żebym mógł się postarać o wizę chińską. No i tak jak mówię, 2 stycznia siedziałem już w samolocie we Wrocławiu i razem z trenerem Markiem leciliśmy do Chin. To był szok kulturowy? Tamtejsza właśnie kultura pracy, podejście do człowieka, jak ty to odebrałeś? Tak, to był dla mnie bardzo duży szok w ogóle. Sama ta kultura, jak to wszystko tam wygląda, jak ci zawodnicy pracują, bo trzeba przyznać, że takie jakie są historie, że tam są obozy pracy, że ci zawodnicy naprawdę bardzo ciężko pracują i to jest prawda, to tam nie, tutaj nie ma nic kłamstwa w tym, bo... Czy mają taki obóz pracy też dla kajakarzy? Tak, tam zawodnicy siedzą cały rok na obozie, prawie wcale nie wyjeżdżają na wakacje do domu, teraz mają okres po sezonie, że mają 2 czy 3 tygodnie, że mają wakacje, a tak to siedzą cały rok na obozie. Jedyna styczność jest taka, że mają kontakt z rodzinami telefoniczny, no ale o 21:30, 21:45 jest wielka szafka postawiona pancerna i każdy z zawodników musi przynieść telefon i schować do swojej półki, do tej szafki. I tak to wygląda. Rano wstają wcześniej, mają meetingi z liderami z partii. Potem są ciężkie treningi. No i tak jak mówię, to naprawdę na początku ciężko mi było się przyzwyczaić. Treningi, które nawet sam trener Marek nam dawał, były bardzo ciężkie. Ja po tym okresie, gdzie nie trenowałem, można powiedzieć, dochodziłem do siebie, ale to wyglądało tak, że pierwsze dni miałem tak, że w nocy mi krew z nosa leciała ciurkiem, bo naprawdę to takie wysiłki były. Ale szybko się zaadoptowałem do tego wszystkiego. Na początku Chińczycy się śmiali ze mnie, że trener tam opowiada, że Tomek przyjedzie i że będzie was gonił na treningach, że to tak wygląda na razie, że ja zamykam całą grupę na przykład na biegach albo na wodzie.
Nasz w pewnym momencie był, przenieśliśmy się do innej prowincji. Takie przełamanie moje na wodzie, na jednym z treningów. No i Chińczycy się zdziwili w tym momencie, że Tomek, który pływał z tyłu, nagle pływa przed nimi. No i było małe spięcie, oni nie wierzyli w to. No i ale szybko doszliśmy do porozumienia, że trener wytłumaczył, słuchajcie, mówi, no to tak miało wyglądać. Tomek tu przyjechał, żeby was gonić, bo jest jednak zawodnikiem, który należy do tej światowej czołówki, a wy jesteście, żeby go gonić. On będzie was wciągał wyżej i wy będziecie go wciągać wyżej, bo to tak to miało funkcjonować. Kulturowo to też faktycznie zupełnie inaczej wygląda, na przykład same mieszkanie na ośrodku. Tam zawodnicy sami sprzątają pokoje, tam nie ma, że jak u nas sprzątaczka przychodzi, sprząta pokój. Nie, tak jak zawodnik dba o swój pokój, tak mieszka. Pościel trzeba było sobie samemu prać, także wszystkie takie obowiązki stricte domowe tam trzeba było odbywać w Chinach, także nie zapomniałem o sprzątaniu, żona się śmiała, mówi, no przynajmniej jak przyjdziesz do domu, będziesz sprzątał, nie zapomnisz tego, jak to się robi. Więc to tak wyglądało. Jedynie dla mnie takim szokiem, na którym się spotkałem, to karaluchy w pokojach biegające. Dla nich to jest norma. Dla mnie to coś było takiego na porządku, że oczy zrobiłem, nie wiedziałem, co się dzieje. Ale przyzwyczaiłem się do tego, gdzie mogłem, to wszystkie dziury pozatykałem, skąd widziałem, że one wychodzą. Następny na przykład taki szok kulturowy w tej biedniejszej prowincji, w której byliśmy na samym początku, w Guyangu. Wielki targ. I na środku tego targu na przykład dentysta przy wszystkich ludziach, który miał zrobioną maszynkę do borowania zębów z akumulatora samochodowego i przy wszystkich ludziach, którzy przechodzili na ulicy, robił zęby jakiemuś tam panu. Kawałek dalej fryzjer też na ulicy. No i klatki z psami czy z takimi rzeczami na handel. Jednak wiemy, do domu nie były kupowane te psy, żeby mieszkały sobie, tylko żeby jak to Chiny do jedzenia. To takie były ciężkie momenty, takie, że jak człowiek widział to kulturowo, jak wygląda, ale tak generalnie Chiny, bardzo piękny kraj, super mi się tam mieszkało, super mi się trenowało. Bardzo uczynni ludzie, bardzo pomocni, także czułem się jak w domu. To czemu nie wyszło? To dobry byłeś, tak, dla nich? Nie wyszło, tak. Jeszcze pamiętam, sytuacja była tutaj w Poznaniu taka, że główny lider związku powiedział do mnie, że są pieniądze na to, żebym tam dalej z nimi trenował, żebym pracował dla nich i że chcą ze mnie zrobić mistrza świata. Pojechaliśmy na drugi Puchar Świata do Duisburga, raptem niecały tydzień później, po finale jedynki 1000 metrów. Nikt się ze mną, można powiedzieć, nie skontaktował z oficjeli, tylko translator przysłał mi wiadomość na aplikacji taką, jak jest u nas Messenger, tam jest WeChat, na WeChacie, że nie mogą dalej ze mną współpracować i w taki sposób zerwali ze mną kontrakt. Mhm. Powiedz mi jeszcze, w którym momencie w tej twojej karierze pojawiła się Anna Lewandowska, bo to też osoba, która miała wpływ spory chyba na to, że wróciłeś jednak do... Tak. Do startów. Ania pojawiła się jakieś około 2 lata temu w moim życiu. To jest taka bardzo śmieszna sytuacja. Jechałem tutaj do Warszawy na badania wydolnościowe. I pamiętam, kupiłem sobie na peronie książkę Roberta Lewandowskiego. I czytając tą książkę, wpadła mi wypowiedź Moniki Pyrega, że Monikę poznałem na igrzyskach. Postanowiłem do niej napisać, czy by była szansa, żeby mnie właśnie skontaktowała z Anią Lewandowską, bo jednak wszystko zrobiłem, wydawało mi się na ten czas, co mogłem zrobić, ale jeszcze gdzieś czułem rezerwy i te rezerwy czułem w tym, że mógłbym popracować nad dietą. Monika podchwyciła temat, napisała do Ani, mówi, słuchaj, nie obiecuję ci nic, nic ci nie obiecuję, bo mówi, wiesz, to jest taki okres, że Ania jest w ciąży, Robert to teraz ogłosił, jest boom medialny na to. Ale dojeżdżając do Warszawy, dostałem wiadomość zwrotną. Monika napisała mi, że Ania odpisała, że jest chętna do współpracy, że jest zainteresowana, że masz tu 2 numery, polski i niemiecki, i zadzwoń po weekendzie do Ani i już dojdziecie do porozumienia, jak ma ta współpraca wyglądać. No i faktycznie, zadzwoniłem, Ania od razu się ucieszyła, chociaż wiem, że Ania nie współpracuje stricte prywatnie ze sportowcami, udało się.
Złapaliśmy kontakt. Był to na razie kontakt taki telefoniczny. Pierwsze nasze spotkanie było takie twarzą w twarz na otwarciu jej Healthy Center tutaj w Warszawie. Po raz pierwszy żeśmy się tam spotkali i właśnie Ania też to powiedziała, że to najlepsze jest to, że prowadzi za człowieka, którego nie widziała, którego ma wyniki badań krwi, ma wyniki wydolnościowe, ma wyniki analizy mojego składu ciała, a stricte dopiero tutaj się poznajemy i to było takie właśnie fajne i miłe. No Ania nauczyła mnie, jak jeść. Generalnie nie było problemu aż takiego, bo mniej więcej wiedziałem, jak jeść, ale robiłem błędy żywieniowe. Ania mi pokazała, jak je wyeliminować. Zleciła też badania, które pokazały, że jestem uczulony na gluten i laktozę, gdzie ja o tym nawet nie wiedziałem. I potwierdziło się, że mam raczej unikać tych produktów, żeby unikać glutenu i laktozy. Jak to wyeliminowałem, zauważyłem, że lepiej się czuję, że czuję się taki bardziej naładowany energią. Powiedziała mi też, jak się regenerować. Rozpisała mi cały plan właśnie żywieniowy, jak ma to wyglądać przed startem, ładowanie się węglami, jak mam jeść mniej więcej w ciągu dnia. Także i też na po taką pozytywną energią mnie doładowała, że mam pozytywnie myśleć, żeby nie myśleć właśnie negatywnie, żebym raczej myślał pozytywnie, że wszystko się ułoży. No i taka już współpraca większa się teraz po Mińsku nawiązała właśnie z firmą Ani, z Foods by Ann. Po tym, jak zdobyłem właśnie złoty medal, dziś się tak otworzyłem w sobie i napisałem do Ani, czy byłaby szansa taka właśnie na współpracę z jej firmą, z tą Foods by Ann, bo nie chcę wykorzystywać naszych znajomości i nie chcę się narzucać, ale no nie ukrywam, żeby mi to pomogło w przygotowaniach do Mistrzostw Świata, do Igrzysk Olimpijskich, bo ja nie ukrywam, jestem strasznym łasuchem, lubię bardzo czekoladę i czasami nie potrafię z tym wygrać, ale a Ania ma naprawdę super produkty, które potrafią to zastąpić. Ja nie wyraziła zgodę. Mówię, jasne, słuchaj, nie ma problemu. Pisz, co potrzebujesz i będziemy działać. No i tak to właśnie wygląda, że mamy gdzieś tam kontakt, współpracujemy. Ja jestem bardzo zadowolony i na każdym kroku, gdzie mogę, to dziękuję właśnie, że zainteresowała się mną i że wyraziła chęć pomocy. Jakie tak sobie to wszystko patrzysz? Anglia, Chiny, Indyki, koniec kariery. Myślisz, że to jest historia filmowa? Myślę, że tak, że jest to jakiś taki gotowy scenariusz na film. Myślę, że takim happy endem i takim, można powiedzieć, gotowym scenariuszem by było to, jak mam nadzieję, że tak się to zakończy, zdobycie medalu olimpijskiego. A jakby się udało powtórzyć wynik na przykład z Mińska i zdobyć złoty medal olimpijski, gdzie jeszcze w historii polskich kajaków nie było takiego medalu i nie mamy takiego medalu, to już w ogóle to by był film, można by było nagrać. Czyli mamy piękną puentę. Dzięki. Dobre, bardzo, Tomek. Dziękuję. Tomasz Kaczor był naszym gościem. To był program Stacja Tokio. Kamil Kołsud. Kłaniam się. Do zobaczenia.